Jest kolejny cel wycieczek stworzony przez Nadleśnictwo Świdnica. Leśnicy zagospodarowali pusty od lat plac w Lesie Modliszowskim na trasie Świdnica-Modliszów-Wałbrzych. Są ławki i stoły, wiata, miejsce na ognisko i wygodna ścieżka wiodąca wprost do miejsca, z którego w słoneczne dni rozciąga się piękna panorama naszego regionu. W tej chwili jest to piąta platforma zbudowana przez Nadleśnictwo, ewentualnie we współpracy ze stowarzyszeniami. Do końca roku powstanie jeszcze jedna, niedaleko Tatarskiego Jaru, z widokiem na Niemcze. Na otwarcie placu wybrano dzień, który jest świętem leśników, przypadający właśnie Dzień Świętego Huberta. Miejsce, w którym powstała platforma, zawsze służyło za parking osobom, które przyjeżdżały tu na spacery po lesie, a teraz nareszcie zostało ucywilizowane. Można usiąść, rozpalić ognisko i popatrzeć na piękną panoramę z platformy widokowej. Idea budowy platform zrodziła się od pomysłu Stowarzyszenia Wielka Sowa z Bielawy. Pierwsze lokalizacje jakby zmuszony byłem odrzucić ze względu na to, że tam, gdzie były planowane te platformy widokowe, jest to ostoja zwierzyny. Zaproponowałem wtedy tą lokalizację na Kocim Grzbiecie i w ten sposób powstała właśnie pierwsza platforma widokowa. Intencją tych platform widokowych jest to, by były one drewniane i z chwilą, kiedy las urośnie, bo najczęściej te platformy stawiamy tam, gdzie mamy młodniki, gdzie po prostu w wyniku gospodarki leśnej powstaje jakiś ładny widok. I dlatego one są drewniane, żeby po tych 15 latach to ta platforma uległa biodegradacji, a my ewentualnie w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej postawimy gdzieś kolejną. Punkty widokowe odnajdywane są często przez przypadek. Dopóki zasłaniają je wysokie drzewa, nie ma szans na ich odnalezienie i budowę platformy. Sami sobie nie zdajemy sprawy, że jest w danym miejscu piękny widok, kiedy po prostu nie nastąpi, czy w wyniku działań przyrody, czyli na przykład wiatr nam nie wywróci lasu, czy w wyniku po prostu prowadzonej gospodarki, i wtedy się zachwycamy, jakie to jest piękne miejsce. Taras widokowy i miejsce postojowe w Modliszowie zostało wykonane wyłącznie ze środków Nadleśnictwa Świdnica. Inwestycja pochłonęła 21 tysięcy złotych. W tym roku podobne miejsce powstało także w Zagórzu Śląskim, na górze sąsiadującej z Jeziorem Bystrzyckim. W sumie na takie inwestycje w 2015 roku Nadleśnictwo wydało prawie 100 tysięcy złotych.